MSC jest międzynarodową organizacją pozarządową, która walczy z problemem nieodpowiedzialnego rybołówstwa, mającego destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Organizacja odznacza swoim certyfikatem firmy, których produkty pochodzą ze zrównoważonych połowów, czyli takich, które nie zaburzają naturalnej równowagi w ekosystemie morskim. Uzyskanie certyfikatu, myślę, że ze wszystkimi naszymi przygotowaniami, trwało grubo ponad 3 lata. Nie jest to proces łatwy, nie jest to proces też nie wiadomo jak skomplikowany, ale na pewno jest czasochłonny. Wymaga wiele pracy nie tylko od nas, od rybaków, od organizacji rybackich, ale również od całego grona ekspertów. Warto dodać, że jest to najbardziej kompleksowy proces na świecie. Wymagający spełnienia warunków nie tylko dobrego stada, ale również minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko oraz również dobrego zarządzania danym rybołówstwem. Wszystkie te aspekty są sprawdzane pod kątem 28 wskaźników przez kilku ekspertów. Eksperci notują wszelkie możliwe dane i prowadzone w tym zakresie badania. Cały proces trwa średnio od roku nawet do 2 lat i tak też było w wypadku polskiego rybołówstwa. Żeby zagwarantować sobie pracę w przyszłości dla swoich dzieci i wnuków, rybacy zdają sobie sprawę coraz częściej, że muszą podchodzić do połowu w sposób odpowiedzialny. Certyfikat MSC został przyznany 3 gatunkom ryb płaskich – storni, turbotowi i gładzicy na konkretne narzędzia połowowe. Najbardziej znanym gatunkiem jest tutaj stornia, potocznie znana jako flądra. Jeżeli chodzi o wartości prozdrowotne, to tutaj przede wszystkim należy wymienić zawartość makro- i mikroelementów. Wapń, fosfor, selen to są te związki, które predysponują te ryby dla dzieci, dla kobiet w ciąży. Należy dodać, że coraz więcej świadomych konsumentów wybiera produkty ze znakiem MSC, dlatego zdobycie go przez kołobrzeską organizację jest dużym sukcesem.